Hej wszystkim, tu Paulina z Miasta Książek i dzisiaj mam dla was kolejną recenzję książki, o której od bardzo, bardzo dawno ja słyszę, od dużo bardzo pozytywnych opinii o niej słyszę, a ja przeczytałam i po prostu była dla mnie okej. Więc mam nadzieję, że ta recenzja wam się spodoba. I książką, o której chcę wam opowiedzieć, jest Do wszystkich chłopców, których kochałam, od Jenny Han, czyli wznowiona wersja tej poprzedniej okładki, która była. I ta jest wydawana przez wydawnictwo Kobiece, a tamto nawet nie pamiętam jakie wydawnictwo, bo ono chyba już nie istnieje. Albo przeludzie się jakieś inne, ale nie będę tutaj insynuować, bo nie mam zielonego pojęcia. Główna bohaterka, czyli Lara Jane, jest w połowie koranką i żyje w cieniu swojej siostry Margot. Powieść rozpoczyna się w momencie, kiedy dowiadujemy się, że właśnie siostra Lary Jane, Margot, ma wyjechać na studia do Szkocji. No i właśnie Lara Jane ma przyjąć takie obowiązki rodziny, ponieważ oni żyją trójka dzieci i tylko tata, bo mama zginęła, jak one były malutkie. No i wiecie, Lara Jane żyje w cieniu swojej siostry i to ona wszystko robiła, wszystko organizowała, ona wszystko planowała itd., itd., a teraz ona wszystko ma przejąć. Dodatkowo dziewczyna skrywa pewien sekret, ponieważ jak zakocha się w jakimś chłopaku, to ona mu tego nie powie, tylko po prostu pisze list, który nikt nikomu nie pokazuje i nie wysyła, i ten list ma jej pomóc, żeby ona się w tym chłopaku odkochała. No i nagle te listy zostają wysłane do tych chłopaków. No i dziewczyna zaczyna mieć pewne komplikacje w życiu, pewne problemy z tą sytuacją związane, bo w jednej właśnie... bo jednym z tych chłopaków, w których się zakochała, był chłopak właśnie Margot. Był najpopularniejszy chłopak w szkole. No i między innymi jeszcze chłopak, który ogólnie jest gejem, a ona tego nie rozumiała i nie wierzyła w to, jak jej mówili, że on jest gejem. Ale nie, ona go kocha. No i nagle ci chłopacy zaczynają z nią rozmawiać. I wychodzi taki moment, że właśnie ten najpopularniejszy chłopak, Peter, postanawia udawać z nią związek, ponieważ on chce wyjść z twarzą ze związku, którym jego dziewczyna go rzuciła, a ona chce wyjść z twarzą właśnie ze względu na tego chłopaka swojej siostry, który już nie jest jej chłopakiem, bo ona przed wyjazdem z nim zerwała. No i tak rozpoczyna się cała przygoda. Lara Jane przeżywa naprawdę zloty i upadki w tej historii, no ale jakie dokładnie, to musicie oczywiście przekonać sami, czytając tę książkę. I tak, przechodząc teraz do takiej konkretnej recenzji, chciałam powiedzieć, że ogólnie o tej książce naprawdę słyszałam bardzo wiele dobrego. Że ta książka jest fenomenalna, że ona porywa, że ona jest zabawna i tak dalej, same ochy i achy. Naprawdę nie słyszałam złej opinii o tej książce, a dla mnie, jak ja to przeczytałam, bo oczekiwałam naprawdę czegoś fajnego, no jeszcze zobaczyłam zwiastun filmu, bo on wychodzi 17 sierpnia na Netflixie. I ja czekam na ten film, bo obejrzałam zwiastun i mówię, nie, za cholerę, muszę najpierw przeczytać książkę i obejrzę film, bo mam nadzieję, że film będzie... mam nadzieję, że książka będzie lepsza od filmu. Ale szczerze mówiąc, po tym jak zobaczyłam zwiastun i przeczytam książkę, to film może się dość dużo różnić od książki i szczerze chyba film nas może wypaść lepiej na tle tej pozycji. No ale przekonam się 17, może zrobię wam jeszcze taki filmik książka versus film, ale to zobaczymy, jak będziecie chciało. I tak. Historia ogólnie jest naprawdę... można było zrobić z tego fajną komedię romantyczną, a z tego bardziej wychodził dramat niż komedia. Okej, były momenty, gdzie ja naprawdę się śmiałam i po prostu zachowanie głównej bohaterki było czasami śmieszne, ale bardziej się irytowałam, ponieważ cholernie denerwowała mnie siostra Lary Jane, właśnie ta Margot. Nie wiem, ona pojawia się tylko na początku i końcu książki, ale ona mnie tak irytuje swoim zachowaniem, swoim podejściem do życia, że po prostu szlak mnie trafiał i ja cieszyłam się, że jej nie było w środku powieści, bo w sumie ten początek i koniec chyba najbardziej mi popsuł całą historię, ale to już w szczegół po prostu. I nie wiem, polubiłam męskich bohaterów na pewno i Peter i Josh mi się bardzo podobali, chociaż chyba bardziej Peter już niż Josh, chociaż pod koniec to już bardziej Josh, ale nie wnikajmy. No i nie wiem, co o tej wam książce powiedzieć, ponieważ ona nie była jakoś wyjątkowo dobra, ale też nie była wyjątkowo zła. I to jest taka książka do odmurzenia się i w ogóle zakończenie tej książki sprawia, że po prostu człowiek nie wie, co się dzieje. I ja nie dziwię się, że ludzie, którzy czytali tę książkę, byli znerwicowani, że nie wychodzą kontynuacje tej, bo to chyba trilogia ogólnie, że tej historii nie wyszło tłumaczenie polskie. Nie dziwię się, bo naprawdę mnie zakończenie takie, no kurde, no jak, co to ma być w ogóle? I ja tego nie kumałam. I naprawdę, jeżeli wydawnictwo Kobiece postanowi wydać kontynuację, ja na pewno to przeczytam, ponieważ chcę zobaczyć w końcu, z kim główna bohaterka wyląduje, jak się to w ogóle te sprawy potoczą, ponieważ wyjazd na narty, oczywiście ci, co czytali, będą wiedzieli, o co mi chodzi, ale wyjazd na narty bardzo dużo skomplikował i szczerze mówiąc, sama mam mindfucka i nie wiem w końcu, kto był winny tej sytuacji. I... Naprawdę, kurde. Poza tym tutaj
Książka porusza takie tematy, na przykład właśnie, gdzie rodzeństwo wychowuje się bez jednego rodzica, jak to musi wszystko funkcjonować, w ogóle jak dziewczyny sobie radzą. Mamy tutaj też taki problem uzależnienia się od drugiej osoby. Tutaj mi chodzi właśnie o Petera i jego dziewczynę było. Bo no tutaj też ta sytuacja też jest trochę taka niejednoznaczna, o, może tak to powiem. I to też było takie dość, no kurde, jak to się wszystko potoczy. No i sytuacja też taka, że główna bohaterka, kurde, i taka sytuacja jeszcze, że główna bohaterka nagle z dnia na dzień musi zmienić praktycznie cały swój tok życia, ponieważ siostra wyjeżdża i ona musi zająć całą rodziną. No i wiecie, tym bardziej, że musi jeszcze pogodzić szkołę i sytuację z tymi listami i życie rodziny, żeby nic się nie poplątało i żeby sprawy nie zaszły za daleko. Więc pod tym względem ja nie mam autorce nic do zarzucenia. Bardziej, że książkę czyta się w miarę szybko, rozdziałów jest dużo, bo chyba 72 rozdziały, ale one mają po kilka stron, dzięki czemu się książkę naprawdę czyta bardzo szybko. Dialogi też nie są wymuszone, to mi się bardzo podobało. Wiem, że książka ma już swoje kilka lat i szczerze mówiąc, ona jest bardzo uniwersalna, bo porusza takie naprawdę... Nie ma takiego czegoś, że on, to było kiedyś dawno popularne, a teraz już nie jest, bo na przykład jest tu poruszany Harry Potter. Więc wiecie, Harry Potter jest zawsze fajny. Są tu postacie na przykład na Halloween, oni się tam przebierają za Batmana, za Catwoman. Tam takie naprawdę... takie rzeczy, które kiedyś były fajne i teraz są też fajne, więc to jest na bardzo na plus. I szczerze mówiąc, już podsumowując tę recenzję, mam nadzieję, że to książkę przeczytacie, bo jest naprawdę warto przeczytania. Ale najpierw czytajcie książkę, a później obejrzyjcie film, bo podejrzewam, że film naprawdę może wyjść lepiej, ponieważ na przykład ojciec dziewczynek, film bardziej mi się podobał niż tutaj, w tej książce. Przynajmniej ja tylko zwiastun mówię. Kurde, na podstawie zwiastunu ja już opisuję, jaki będzie film. To jest po prostu śmieszne, no, ale zwiastun jest naprawdę fajny. Możecie sobie go obejrzeć, ja wam go podlinkuję, jakby co, tam na dole. Ale naprawdę, moim zdaniem, książka jest warta przeczytania, warta uwagi. Mam nadzieję, że może więcej osób to przeczyta, ponieważ wiem, że teraz ta poprzednia wersja książki była bardzo trudno dostępna, bo jej się chyba na druk skończył, albo już nie dodrukowywali nowych. Więc teraz będziecie mieli dostęp i szczerze jestem bardzo ciekawa kontynuacji. Bo tutaj zakończyło się to tak, że po prostu ja chcę przeczytać dalej. Mimo, że tam nie byłam zachwycona, to powiedziała, że po prostu wow, moja nowa miłość i w ogóle kocham tę książkę ponad życie. Ale tak, podoba mi się, naprawdę, podobała mi się. No nie wiem, czy będę do niej wracała, bo nie powiem, żeby ten, ale przeczytam kontynuację na pewno. I mam nadzieję, że ta się recenzja Was podoba, że coś z niej wynieśliście, bo ta recenzja trochę była masło maślane, wszystko i nic. Nie wiem, mam nadzieję, że coś z tego wynieśliście. Ale ogólnie, czytajcie książkę, przekonajcie sami. Dla mnie to była taka, to książka umilacz, taka, żebym szybko mogła ją przeczytać i w sumie szybko zapomnieć. Chociaż, no mówię, najwięcej emocji wywołała we mnie Margot, która mnie najbardziej irytowała. I w sumie sytuacja i relacje między Peterem a Lary Jane. Jestem ciekawa. Tym bardziej, że tutaj mamy trochę jeszcze koreańskiego, więc wiecie, bo rodzina chyba mamy dziewczyn jest jakoś tam koreanko czy coś takiego, więc tu też mamy trochę koreańskiego jedzenia, trochę koreańskiej kultury i jak dziewczyna z koreańską z koreańskim wyglądem może sobie radzić na przykład w czasie Halloween. Bo ona miała tutaj duży problem, bo wszyscy obojętnie kogo się przebrała, uważali, że jest jakoś postacią z mangi. I ona postanowiła korzystać to swoją koreański wygląd i zrobić coś ciekawego. I naprawdę fajnie jej to wyszło i szczerze ciekawe sytuacje z tego wynikają. Więc czytajcie, przekonajcie się sami. I mam nadzieję, że Wam się ta recenzja spodobała, chociaż to był miszmasz wszystkiego. No ale nieważne, wszystkie linki do moich social media znajdziecie w opisie. Ja za książkę jeszcze raz serdecznie dziękuję wydawnictwu kobiecemu, a ja z Wami się żegnam i do kolejnego filmiku. Na razie.